gdybyśmy mieli około 150 kubików drewna i gdybyśmy te drewno obrobili, to pozostanie nam 130 kubików. I z tych 130 kubików to moglibyśmy zrobić na przykład 10 więźb dachowych na tak zwane domki jednorodzinne, albo byśmy mogli wybudować wiatrak. Ciekawa jest historia każdego z nich, dlatego że byśmy mogli opowiadać nie tylko historię jednego i opowiadać datami, kto tam pracował w tym wiatraku, kto żył, prawda, jakie były ciekawe okresy dziejowe w tym okresie, gdy ten wiatrak pracował. Natomiast chyba bardziej jest istotne to, jakim ten wiatrak jest i że tak jak każdy z nas, ludzi, każdy ma własną historię, tak samo każdy z tych wiatraków ma swoją własną historię. I też można te wiatraki podzielić dzisiaj na dobre, na złe. Mają duszę. Mają duszę. Wiatraki stoją tutaj, co ważne, od daty pobudowania. Często materiał główny budulca, czyli sam kozioł i materiał, który został zużyty na budowę tego wiatraka, pamięta jeszcze czasy piastowskie. Czyli mamy do czynienia z 600-700-letnim materiałem, który został wycięty w XVIII wieku i z niego właśnie został pobudowany wiatrak. Także no niezwykle ciekawy, olbrzymi kawał historii. Żywej historii, dlatego że nawet w tym roku, gdy było tak upalne lato, to wypływa nawet żywica z tychże dawniej ściętych belek. Czyli ten materiał niejako żyje. Czyli ten wiatrak, można powiedzieć, żyje cały czas swoim życiem. Wielkopolskę kojarzono jako właśnie taką krainę wiatraków. Na 17 praktycznie tysięcy wiatraków w całej Polsce, to tutaj mieliśmy około 14 tysięcy. Zaprzepaściliśmy szereg tak cennych eksponatów, które po prostu w cieniu polskiej wsi odeszły w zapomnienie. Gdzie często ludzie sami po prostu porozbierali te obiekty, ze względu, że przez lata jeszcze Polski Ludowej ciągle im mówiono, że to jest mienie poniemieckie. I to zwalniało ich również z obowiązku dbania o to. I tak dziewięciowiekowa tradycja zaczęła po prostu umierać. I coś mnie tknęło, dlatego że ja też nie jestem młynarzem i nie wykształciłem się jako młynarz. Natomiast no, w mojej rodzinie tradycje młynarskie sięgają XV wieku. Przypominał mi się mój dziadek, który był młynarzem, który pracował. I z szacunku do niego wyremontowaliśmy, pamiętam wtedy pierwszy ten wiatrak, to był w Rydzynie, gdzie później mieliśmy przez okres 10 lat muzeum. I dużo jest już wśród naszej rodziny jeszcze byłych piekarzy, młynarzy, dzięki czemu po prostu bardzo dużo też rzeczy pamiętam. I tak od już kilkudziesięciu lat zajmuję się rekonstrukcją. No i kiedyś pamiętam, też miałem taki sen, gdzie śniło mi się, że szereg takich zjaw spada z nieba, takich twarzy zarośniętych, z brodami, z wąsami i klepią mnie po plecach. I dzisiaj bym sobie to przetłumaczył w ten sposób, że to dusze tych młynarzy, którzy odeszli, są zadowoleni z tego, co robię i po prostu no, oni właśnie wyrażają tą swoją aprobatę do tego, co wykonuje. No, bez tej miłości nie da się tego robić.